Na jaką pomoc mogą liczyć mieszkańcy i przedsiębiorcy, których mienie zostało uszkodzone lub zniszczone podczas ostatniej nawałnicy, która nawiedziła Nowy Sącz, pytali radni podczas sesji Rady Miasta. Interpelację w tej sprawie do prezydenta Ludomira Handzla wysłała przewodnicząca Rady Iwona Mularczyk z prośbą o opracowanie w trybie pilnym programu pomocowego. Wniosek formalny pana przewodniczącego związał się też z pismem, które myśmy do pana prezydenta wysłali. Proszę mi powiedzieć, czy tutaj ci przedsiębiorcy mogą liczyć na jakąś pomoc? Urząd Miasta powołał komisję, które zajmą się szacowaniem strat zarówno w mieniu komunalnym, jak i prywatnym. Miasto uruchomiło także adres mailowy, na który mieszkańcy mogą zgłaszać szkody. Oczywiście podjąłem działania, wystąpiłem formalnie do pana premiera z prośbą o wsparcie przedsiębiorców z terenu Nowego Sącza, w tym również przedsiębiorców prowadzących komisje samochodowe. Mam nadzieję, że tutaj ta przychylność będzie dla miasta Nowego Sącza duża. Radny Artur Czernecki dopytywał, czy na pomoc mogą liczyć właściciele autokomisów, którzy straty wyceniają na setki tysięcy złotych. W jaki sposób pan widzi możliwość pomocy dla przedsiębiorców prowadzących autokomisy? To są rzędu 500, 600 tysięcy, 700 tysięcy złotych strat. Zgłaszają się też do mnie komisy, które były też ubezpieczone, bo jak rozumiem, problem dotyczy komisów nieubezpieczonych. No i tutaj też jest pytanie o zachowanie tej równomierności. Są podmioty, które ubezpieczają swoją działalność gospodarczą, powinny działać profesjonalnie. Są takie, które tego nie robią. Też kwestia właśnie tego powierzonego mienia. I jak mówił na sesji prezydent, na razie jest za wcześnie, aby mówić o konkretach. To nie jest taka odpowiedź szybka na dziś i na teraz. Oczywiście, tak powiedziałem, już pisma wyszły ode mnie w tej sprawie. Mam nadzieję, że taką formalną możliwość uzyskamy. Jeżeli nie będzie, będę oczywiście na bieżąco o tym informował.